18 dzień maja, Aleksandra Kowalewska. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Wielkopolska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Morzem Bałtyckim. Ciśnienie powoli zacznie nam się wahać, no i zapowiadają się przelotne opady deszczu. ale zaczniemy od najbliższej nocy, która w całym regionie będzie pochmurna, na termometrach od 5 do maksymalnie 8 stopni, a wiatr powieje z kierunku północno-wschodniego i będzie bardzo spokojny, powieje z prędkością maksymalną do 15 km na godzinę. Jeżeli chodzi o dzień następny, to na pewno utrzyma się zachmurzenie z nocy, no ale do tego. Na przeważającym obszarze Wielkopolski występować będą przelotne opady deszczu. Co prawda miejscami pojawią się także przejaśnienia, a na termometrach w trakcie dnia od 13 do maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hektopaskali, a to wszystko wpłynie na to, że warunki biometeorologiczne na ogół będą obojętne, więc pogoda nie będzie wpływała na nasze samopoczucie. Jeżeli chodzi o pogodę w piątek w całym kraju, to bardzo podobnie jak w naszym regionie pochmurno, miejscami sprzętowe, Przelotnymi opadami deszczu, ale miejscami także z przejaśnieniami. Na termometrach od 13 do maksymalnie 18 stopni. A kolejne dni w naszym regionie: sobota pochmurna z przejaśnieniami. Od niedzieli przelotne opady deszczu do tego wszystkiego, a na termometrach od 19 do 24 stopni. Teraz to wszystko. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.